Jak miałam 7 lat, to rodzice zapisali mnie do zespołu tanecznego i tańczyłam tam przez 2 lata, jednak chyba to nie było to dla mnie. Potem poszłam w ślady mojego brata Tomka, który już rok wcześniej zapisał się na judo. Ja kompletnie nie wiedziałam, co to jest judo, że to w ogóle chodzi o jakąś walkę. No ale po prostu poszłam, bo był moim, dalej jest autorytetem, więc no, chciałam robić to, co on. No i na początku te treningi, no, nie prezentowałam chyba się za dobrze jakby na tym judo. Trochę się trener śmiał, że jestem balet, bo wszystko robiłam tak dość lekko. Nie wiedziałam, że w judo się w ogóle używa się siły, że to jest też ważny dość element. Mam po prostu takie właściwości ciała, że jestem dość elastyczna, a tą dynamikę musiałam mocno wypracować, poświęcić na to dużo uwagi, żeby wykonywać po prostu bardzo szybko techniki i mocno, i żeby też się siłowo wzmocnić, bo no nie jestem naturalnie silna, więc muszę dużo czasu poświęcać na siłowni. W trakcie mojej kariery było dużo chwil zwątpienia. Często też chciałam zrezygnować, bo koleżanki miały na przykład inne życie poza judo. Ja zawsze musiałam po południu już po szkole po prostu zjeść obiad i pójść na trening. Inni mogli gdzieś wyjść na podwórko, spotkać się, a ja za bardzo nie miałam takiego życia, no bo szłam na trening, potem byłam zmęczona, wracałam, uczyłam się, jadłam kolację i tak to wyglądało, ta młodociana przeszłość. Taką podstawową zasadą jest szacunek do przeciwnika. Zawsze przed każdym ćwiczeniem, przed każdą walką kłaniamy się sobie. Mistrz tego judo, Jigoro Kano, usunął wszystkie elementy zagrażające życiu i zdrowiu z jiu-jitsu i powstała ta sztuka walki judo. Judo uczy takiej pokory. Po walce już można robić, co się chce, ale no, w trakcie walki po prostu nie można się odezwać. Judo ma to do siebie, że jest sportem niewymiernym i z jednej strony możemy właśnie przegrać w kilka sekund, ale też ktoś może startować z takiej pozycji przegranej, a może wygrać, no po prostu wygrać walkę z kimś naprawdę no teoretycznie dużo mocniejszym, kimś, kto jest dużo wyżej w rankingu. No nigdy nie możemy przesądzić wyniku walki, dopóki ona się nie odbędzie. Wiadomo, że są faworyci, ale wiele osób też walczy z takiej pozycji straconej i wygrywa. Trochę tych kontuzji, bo nawet jak już nie ma żadnych poważniejszych, to zawsze się wybije jakiś palec, skręci kostkę. Ja jednak mam taką dość poważną kontuzję stawu barkowego i będę musiała zrobić operację. Na razie on mi tak mocno nie przeszkadza, bo miałam tam konkretne zastrzyki takie, które złagodziły ten ból. No już byłam u doktora i umówiłam się, że, no, że po prostu będę musiała to zrobić po igrzyskach, bo inaczej w ostateczności mogę nie przestać ruszać ręką, więc myślę, że przyda się ta operacja. Myślę, że jak w każdym sporcie jest trochę tych kontuzji, to chwila nieuwagi wystarczy, żeby złapać jakiś mniejszy uraz. Na szczęście no, oprócz tego barku to czuję się zdrowa i nic mi nie doskwiera. Najlepszy wiek na osiąganie sukcesu było około 24 lat. Wydaje mi się, że teraz ta granica się trochę przesunęła. Ja sama zaczęłam osiągać wyniki dopiero jak miałam około 26 lat. Zdobyłam medal na Mistrzostwach Europy. 3 lata później zdobyłam medal na Mistrzostwach Świata. To będą moje pierwsze igrzyska. Już miałam szansę zakwalifikować się do igrzysk w Rio. Byłam bardzo blisko tej czołówki, która się kwalifikowała na tę imprezę, ale niestety no niefortunnie na 9 miesięcy przed końcem kwalifikacji doznałam kontuzji. To były zerwane więzadła krzyżowe w kolanie, więc poważna kontuzja. No na dziś mam ten start pewny, więc już prawie pakuję walizki do Tokio. Z tego co patrzyłam, to chyba o 11 zaczyna się turniej i potem są chyba jednocześnie, najpierw są półfinały rozgrywane około godziny 16 i zaraz po walkach półfinałowych oraz finałach repasaży są walki o medale. No jest to trochę obciążające, jak na jeden dzień. Ja zazwyczaj po zawodach nie mogę spać przez te wszystkie emocje i przez zmęczenie, no ale przynajmniej to nie trwa przez taki dłuższy okres. Po igrzyskach myślę, że poświęcę trochę czasu na właśnie podreperowanie swojego zdrowia. Trochę myślę, że zajmę się bardziej taką już
karierą niezawodniczą, ale bardziej zawodową. Chciałabym pójść w kierunku właśnie psychologii sportu. Jestem trenerką judo, bo myślę, że mam zasób technik, którym mogłabym przekazać młodszym pokoleniom. Dzięki wsparciu Orlenu mogę realizować swoją pasję, bo jest to jedno z moich dwóch źródeł dochodu. Jestem też oprócz tego żołnierzem, więc właśnie dzięki temu, że jestem w grupie sportowej Orlen, nie trenować, nie martwiąc się o finanse, mogę się poświęcić całkowicie treningowi. No jest dla mnie swego rodzaju duże wyróżnienie.